Prezydent Łukasz Borowiak zrobił kolejny krok w kampanii wymierzonej przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Po liście skierowanym do pracodawców przyszła kolejna list do komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Lesznie. Przedstawiamy treść listu prezydenta. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w związku z trwającą miejską kampanią społeczną wymierzoną w dłużników alimentacyjnych, której główne cele to walka z przestępstwem niealimentacji oraz szeroko rozumiane wsparcie rodziców pokrzywdzonych dzieci. Praktyka wskazuje, że w celu wyegzekwowania długu alimentacyjnego wierzyciel pierwsze kroki kieruje do komornika sądowego. Skuteczność wszczynanego postępowania egzekucyjnego jest wypadkową kilku elementów: dobrej współpracy wierzyciela i komornika, zaangażowania i szybkości w działaniach. Na swojej drodze zawodowej napotykacie Państwo wiele przeszkód. Ingerencja komornika w życie dłużnika musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a zawód, który Państwo wykonujecie, wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i często nie spotyka się z należnym mu szacunkiem. Wierzę jednak, że Państwa dotychczasowe doświadczenie zawodowe i ludzka wrażliwość na dziecięcą krzywdę zachęci do zintensyfikowania własnych działań egzekucyjnych. Zadziałajmy dwutorowo. Od strony społecznej, walcząc ze społecznym przyzwoleniem na przestępstwo niealimentacji, i od strony prawnej, sięgając po wszelkie dopuszczone przez ustawodawcę narzędzia, które pozwolą skutecznie wyegzekwować należność. Jestem przekonany, że wspólnie podjęte działania przyniosą wymierne rezultaty i poprawią jakość życia niejednego dziecka. Z wyrazami szacunku, prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak. Jolanta Giżyńska, kierownik zespołu do spraw funduszu alimentacyjnego, poinformowała, że widać pierwsze pozytywne efekty kampanii i zmian przepisów kodeksu karnego.